śniegu. Więcej swobody, że mogę dalej kontynuować swoje pieczy w zakresie. To ja tylko tam zachowałem. Dobrze, zawsze na głowę. Proszę Państwa, to ludzi wolnych światowych ta praktyczna bajeczna. Odbywamy ją. No po pierwsze pan taki nietypowy kształt, że pan tutaj pan zamówiono pięć tytułowe wiejskie. Europy wielkości na świecie. Pierwsza jest w Nowym Jorku. Ta jest druga. I proszę Państwa, to spoko, że można wejść, ale wróć tego, że muszę być wcześniej, dużo wcześniej zgłoszony. Bo na tym tyle, że pan boją, jak na wychodzi, tutaj tam spotkam ciągle pod podstawą policji. Tutaj również ta obstawa jest widoczna, to jest taka grupa jak nasza. Po prostu cały czas jest pod opieką co najmniej do tego radiowo. Proszę Państwa, thank you.
sobie taki ziemać tą wieżę płaczącą właśnie, symbol pamięci zabitych Żydów podczas Holokaustu. Tą konstrukcję ufundował amerykański gwiazdor Tony Curtis, który wywodzi się właśnie, którego rodzina pochodzi tutaj z Węgier i praktycznie większość jego rodziny właśnie zginęła podczas II wojny światowej tutaj na terenie Budapesztu i on właśnie ufundował tego typu konstrukcję dla upamiętnienia tych zdarzeń. Także możecie Państwo zobaczyć, oczywiście no jak mam synagogę, jest to bardzo duży obiekt. Nie chcę mi tak do końca zadziwiających, no mają jakąś taką fobię chyba, boją się bardzo oczywiście tego. Ciągle uważam, że te kraje tutaj są bardzo antysemickie. To chyba nie jest tak do końca prawdą, bo bardziej jak jeżdżą z tymi policjantami, to więcej tak jest uwagi na siebie wracają niż normalnie by po prostu przyjeżdżali. Dobrze, proszę Państwa, zdjęcia, jeżeli ktoś potrzebuje drogi, wracamy dokładnie tą samą drogą. Aha,